Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale i zapraszam Was do przetestowania razem ze mną mozaiki diamentowej ze sklepu internetowego Karat Art. Jestem niesamowicie podekscytowana, ponieważ zestawy, które Wam dzisiaj pokażę, są naprawdę wyjątkowe. Jak zdążyliście pewnie zauważyć, mam tutaj dwa zestawy. Z racji, że mój mąż również bardzo lubi wyklejać mozaikę diamentową, doszliśmy do wniosku, że po prostu jeden wybierze sobie właśnie mój mąż, a drugi wzór wybiorę sobie ja. Natomiast powiem Wam szczerze, że w sklepie Karat Art jest taki wielki wybór, że ja nie mogłam się zdecydować na żaden obrazek, więc poprosiłam, aby ktoś wybrał ten wzór za mnie. Dlatego też dostałam jakiś tam losowy obrazek. Powiem Wam, że ja już tam zerknęłam na podgląd i bardzo mi się on podoba. Dlatego też otworzymy sobie ten mój zestaw, pokażę Wam, co jest w środku. Omówimy sobie kilka kwestii, a ten drugi zestaw spróbuję Wam pokazać w następnym filmiku i mam nadzieję, że uda mi się też uchwycić opinię mojego męża na ten temat. Mam nadzieję, że się trochę przełamie i powie Wam chociaż dwa słowa, żebyście mogli go tutaj usłyszeć. Tak jak mówię, teraz otwieram ten mój zestaw i w dalszej części filmiku opowiem Wam troszeczkę więcej nie tylko o samym zestawie, ale również o tym, co skłoniło mnie do tej współpracy, czym ten sklep mnie do siebie przekonał. No i opowiem Wam ogólnie troszeczkę więcej na temat sklepu Karat Art. W skład zestawu oprócz pięknego pudełka wchodzi płótno, które warto dodać, że jest bawełniane i w dodatku z przodu pięknie błyszczy. Kamera tego tak nie oddaje, ale naprawdę w świetle takim dziennym błyszczy niesamowicie. Mamy tutaj również żywicę w pięknym pudełeczku, taśmę do zabezpieczania brzegów i diamenciki. To, jaki chcecie kształt diamenciku, wybieracie sobie sami. Mamy tutaj również naklejki na organizery i dodam jeszcze, że w skład zestawu nie wchodzi długopis, penseta i tacka. Jeżeli chcielibyście dostać taki zestaw, to musicie sobie go dokupić osobno. Dokładnie tak wygląda wzór obrazu, który dostałam. Jest to taka dziewczyna wśród motyli w takich odcieniach różu i czerwieni. No i tak mniej więcej to wszystko wygląda. Zarówno z jednej, jak i z drugiej strony mamy legendę. Tutaj znajduje się podgląd i przy okazji zobaczcie, jak to płótno błyszczy. Tutaj być może to widać, być może nie. Ciężko jest to uchwycić na kamerze. Ale uwierzcie mi, że na żywo naprawdę błyszczy się to przepięknie. Całe płótno jest błyszczące, dosłownie calutkie i w zależności od tego, pod jakim kątem patrzycie, to tak się to błyszczy. Jestem ciekawa, czy te błyszczące elementy będą widoczne również po wyklejeniu. O, zobaczcie. Zobaczcie teraz, widać, jak się pięknie błyszczy. Tutaj macie też kod rabatowy dla klientów. Tutaj mamy również opis, kto jest autorem tego obrazu, bo warto dodać, że obrazy, które ja mam, są obrazami licencjonowanymi, co oznacza, że każdy z nich ma autora. Więc tutaj mamy artystę, który narysował ten obraz, tutaj mamy tytuł i oczywiście wymiary. Jeżeli chodzi o kolory, to możecie sobie tutaj zobaczyć, że mamy dokładnie 52. Mówiłam Wam już, że tacka i te wszystkie dodatkowe rzeczy nie wchodzą w skład zestawu i jeżeli chcecie takie coś mieć, musicie sobie to dokupić. I wybierając zestaw właśnie na stronie Karat Art, możecie sobie to dorzucić do koszyka. Tam będzie informacja, na pewno to zobaczycie. Już Wam pokazuję, co w tym dodatkowym woreczku mamy. I znajduje się tutaj taka nakładka na długopis. I pierwszy raz widzę w ogóle niebieski długopis. Zawsze widziałam tylko różowe. Więc teraz będzie coś dla odmiany. Tutaj mamy jeszcze dodatkowe końcówki do tego długopisu. No daj. Tutaj mamy pensetę. Możecie sobie zobaczyć, tak ona wygląda.
Mamy tutaj również dodatkową żywicę i tackę. Ja już na starcie miałam problem z tą folią, bo mam jakiś taki, nie wiem, tępy nożyk introligatorskiej, ale chciałam Wam powiedzieć, że ta folia na tym zestawie jest cieniutka, taka jak w większości zestawów. Nie jest jakoś specjalnie twarda, dlatego chciałam Wam zwrócić na to uwagę, że ta folia jest taka zwykła, zwyczajna, tak jak w każdym innym zestawie. Sklep Karat Art jest małą rodzinną firmą mieszczącą się na terenie Niemiec. To właśnie stamtąd zestawy wysyłane są do klientów na całym świecie. Śmiało mogę powiedzieć, że każdy z Was wybierze tam coś dla siebie. W asortymencie sklepu znajdziecie zarówno zestawy do mozaiki diamentowej, jak i potrzebne do tego akcesoria. Mamy również możliwość zamówienia zestawu stworzonego na podstawie dowolnie wybranego przez nas zdjęcia. Do współpracy z tym sklepem przekonały mnie najbardziej ceny zestawów. Możemy wybierać pomiędzy tanimi zestawami ze standardowym płótnem i narzędziami, a zestawami premium, które są droższe, ale oferują nam dużo lepszą jakość i licencjonowane obrazy. Produkty z tego sklepu dostarczane są pod nasze drzwi naprawdę bardzo szybko. Ja na dostawę do Norwegii czekałam 5 dni roboczych, ale wydaje mi się, że dostawa do Polski powinna trwać jeszcze krócej. Wykleiliśmy właśnie pierwszy fragment i powiem Wam, że ogólnie wykleja się normalnie, tak jak każdy inny zestaw, jakby nie zauważyłam tutaj żadnej różnicy zależności. Natomiast jeżeli chodzi o tą pensetę, to nie za bardzo przypadła mi do gustu, dlatego że strasznie trudno nabiera się nią diamenciki. Po pierwsze jest taka dość
tutaj sztywna i naprawdę trzeba przyłożyć dużo siły, żeby nacisnąć. Ta końcówka, ten styk pensety też jest tak nie do końca w moim stylu, bo kiedy nabieramy sobie diamenciki w taki sposób, to ona się tutaj haczy o te wystające rowki. Jeżeli chciałoby się podnieść, to dużo łatwiej byłoby, jakbyśmy sobie to obrócili w ten sposób i wtedy jakoś to idzie, ale mimo wszystko ta penseta nie należy do moich ulubionych. Długopis, w sumie jak długopis, wykleja się nim całkiem fajnie, normalnie bym powiedziała, ale właśnie zwróciłam uwagę, że no ta penseta nie za bardzo mi przypasowała. A tutaj jest fragment, który wyklejała moja córka. No i tutaj jeszcze bardzo, bardzo dużo przed nami. Przy okazji możecie sobie zobaczyć wszystkie nasze diamenciki. To by było na tyle w tym filmiku. Koniecznie dajcie znać, co sądzicie na temat tego zestawu. Będzie mi bardzo miło, jeżeli podzielicie się ze mną swoją opinią. Przypominam Wam jeszcze, że wszystkie linki macie w opisie. No i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!